dlaczego ten dokument jest istotny z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy. Ponieważ jest to dokument, który muszą i chcą poznać samorządowcy, biznes, przedsiębiorcy, całe otoczenie regulacyjne, inwestorzy na giełdzie, wszyscy, którzy są zainteresowani tak zwaną transformacją energetyczną, bo jest to najważniejsza decyzja podjęta w III RP, jeżeli chodzi o gospodarkę. Nie było ważniejszej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że to jest decyzja, która w istocie mówi, zbudujemy na nowo cały system elektroenergetyczny w Polsce i nowy system ciepłowniczy. Takiego gigantycznego wysiłku ideologicznego, który kosztować będzie ponad 2 biliony złotych, jeszcze trzecia RP nie miała. I koszty utrzymywania jeszcze dotychczasowego systemu, który jest jeszcze karany unijnym parapodatkiem, tak zwane EU ETS, za to, że mamy węgiel, razem z kosztami budowy tego nowego systemu, no w istocie sprowadzą się do konieczności przerzucenia, co jest w tym dokumencie wprost zapisane, przerzucenia kosztów na miliony Polaków, na odbiorców, na najemców. Rozumiem, to są te uwagi, o których...